Dobry wieczór Państwu, zarówno widzom Eurosportu 1, ale również wszystkim tym, którzy postanowili zajrzeć na nasz Facebook oraz YouTube. Dzisiaj czwartek, więc okno na sport w kolorze zielonym. Mówimy dzisiaj o snookerze, a dzisiaj gratka dla fanów nie tylko snookera, ale również kultury. Bo moimi gośćmi są dzisiaj Leszek Lichota, aktor, ale również pasjonat snookera. Cześć Leszku. I Kevin Dabrowski, czyli nasz profesjonalny sędzia snookera. Dzień dobry. Cześć. Jest z nami oczywiście również Grzesiek Biernacki, który zadba o to, żeby wszystkie pytania, które, prawie wszystkie pytania, które nam zadacie za pośrednictwem Facebooka i YouTube'a, do naszych gości dotarły. Panowie, może najpierw Leszek, standardowe pytanie, jak się masz, jak się czujecie, co robicie podczas tej kwarantanny? Oczywiście gram w snookera. A grasz w snookera i to zadam ci pytanie, które rzadko komukolwiek zadaję. Co masz w piwnicy, bo to się bardzo ze sobą wiąże? No właśnie stół do snookera, który pozwala mi jakoś przetrwać tę kwarantannę łagodniej, bo gdybym był odcięty od tej dyscypliny, od mojej pasji, to by było bardzo trudno. Więc w piwnicy jest mój klub. No to, drodzy Państwo, Leszek Lichota już w takim stroju czysto snookerowym. Leszku, ty wygrałeś w 2018 roku Mistrzostwa Polski Artystów Biznesu i Sportu. Może nie wszyscy wiedzą, że taka impreza jest w ogóle rozgrywana. Powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda ze snookerem? No bo oczywiście, żeby zagrać w Mistrzostwach Polski, to najpierw trzeba grać i trenować. A to chyba od wielu lat już ta pasja się w tobie gdzieś tam tli. Postaram się bardzo krótko, bo to historia nie jest chyba krótka. Jak każdy nastolatek byłem fanem najpierw bilarda, każdy zafascynowany tym. I grałem w bilarda, zarabiałem tak na życie, grałem na pieniądze. Słychać, bo teraz też szwankuję. Dobrze, dobrze, chyba wróciłeś do nas. Jestem. Słyszymy się? Słyszymy się. Możesz kontynuować. No, więc zaczęło się od bilarda, jak miałem 11 lat i potem w klubie bilardowym w Wałbrzychu moim rodzimym właściciel postawił wielki stół, nie wiadomo do czego służył, bo wtedy nikt nie wiedział, czym jest snooker i sam samotnie grał w tego snookera, a ja jako dzieciak po moich meczach zostawałem, żeby popatrzeć na to, co on tam robi. I on po jakichś 2 tygodniach postanowił zaprosić mnie do stołu, bo widział, że się tym interesuje, a nie miał z kim grać i mówi, chodź, ja cię nauczę. I nauczył mnie zasad tego snookera. Cześć. Zapraszamy wszystkich do hotelu Live Heron od 24 do 28. A to już jesteś przy stole snookerowym nie jako nastolatek, tylko jako trochę dojrzały moja piwnica zawodnik, i powiedzmy. Piotr Nowak obok, który również z nami grał. Dobrze, że widzimy twoją piwnicę, bo niestety przez słabe połączenie internetowe gdzieś tam pod ziemią nie możemy pokazać twojego stołu do snookera. Powiedz mi, to najpierw było w takim razie aktorstwo czy snooker, bo mówisz, że zainteresowałeś się bilardem. Nie, snooker był pierwszy. Snooker był pierwszy, potem zdałem na studia, na studiach tutaj chodziłem do klubów snookerowych razem z moim przyjacielem Wojtkiem Solarzem, również aktorem i graliśmy namiętnie i w breaku u Jarka i jeszcze na 21 stycznia tam się jeździło i ten snooker został mi na całe życie i jest to największa pasja, jaką mam, posiadam. Mimo braku talentu do tego sportu ciągle go uwielbiam i gram. O, ja myślę, że jakąś tam smykałkę masz. Jeszcze potem zobaczymy parę fragmentów, jak wbijasz bile. Kevin, cześć Kevin, powiedz, jak ty się masz podczas tej kwarantanny? Czy ty też masz stół do snookera w domu? Nie, niestety nie mam stołu do snookera w domu, więc głównie siedzę w domu, jestem bezużyteczny i to jest właśnie mój czas epidemii. No oprócz tego też na szczęście mogę zdalnie pracować, więc nie jest aż tak nudno. No nie jesteś taki w pełni bezużyteczny, bo się z nami pojawiłeś i na przykład może odpowiesz na parę pytań od naszych widzów. Czy mamy jakieś pytania? Bo myślę, że już pewnie się coś pojawiło. Grzegorz Biernacki pewnie już
chciałby jakieś pytanie zadać. Witam serdecznie. Tak, kilka pytań jest, chociaż mało gorąco zachęcam do zadawania większej ilości na YouTubie, na kanale Eurosportu Polska oraz na Facebooku, na fanpage'u Eurosportu. Pierwsze pytanie może do Kevina. Była taka kontrowersyjna sytuacja w Eurosporcie. King Mateusz pyta, czy panu Kevinowi nie było przykro, kiedy Roni nie chciał podać mu ręki? Przyznam szczerze, że zupełnie nie spodziewałem się tego pytania, że akurat padnie pytanie dokładnie o tę rzecz. Ale nie, przyznam szczerze, że bardziej się nie spodziewałem tej sytuacji, bo akurat w tym okresie nie oglądałem snookera i nie wiedziałem, że teraz ten zawodnik, o którym mówimy, tak robi. I byłem bardziej zaskoczony, więc nie czułem się jakoś urażony. Cieszę się, że udało się z tego wybrnąć i wyszło z tego nawet coś całkiem ciekawego i było to w mediach. Jedyne co, to teraz jest mi przykro, że pewnie za 5 lat, jak już będzie po tej epidemii koronawirusa, to pewnie ludzie będą mówić, że Roni wyprzedził swoją epokę i niczym Cyprian Kamil Norwid był niezrozumiany w swoich czasach, a już wiedział, że nadejdzie koronawirus, mimo że jeszcze go nie było, więc to jedyna taka drobna rzecz. Okej, okay, dzięki. To może pytanie też do Leszka. Jaki jest twój najwyższy break i czy może kiedyś byłeś bliski wbicia maksa? Ewelina pyta. Tak, cześć Ewelina. Byłem bardzo bliski wbicia maksa. 1/3 maksa mi się udała, czyli 58 punktów. Ale to był atak na maksa, tylko że przerwany. Dobry wynik. Brutalnie przerwany atak na maksa, w sumie trochę więcej niż 1/3 nawet, także jest się czym pochwalić. Leszku, ty wygrałeś Mistrzostwa Polski Biznesu, Artystów i Sportu. Powiedz, kto był twoim największym rywalem? Czy wśród swojej grupy, na przykład kolegów, aktorów, masz takich zawodników, których się obawiasz, którzy też się snookerem pasjonują, czy raczej tam wymiatasz i w ogóle nie ma dla ciebie podjazdu? Tam jest dosyć fajna atmosfera na tych mistrzostwach. Ta rywalizacja na początku jest dosyć luźna, dopiero zaczyna się prawdziwa rywalizacja od mniej więcej ćwierćfinałów. Moi koledzy różnie grają. Jedni grają lepiej, mają jakieś doświadczenia, głównie z bilarda, a niektórzy grali w zasadzie po raz pierwszy w życiu, ale obawiałem się każdego, ponieważ oni się odgrażali, że chcieć to móc. Więc powiedzieli, że jadą tam po to, żeby wygrać. A największym rywalem był zwycięzca zeszłorocznej edycji Tomasz Bugaj, który po prostu bił właśnie breaka również 58 w trakcie tych zawodów i był nie do zdarcia. No to w takim razie, skoro mówimy o tym twoim sukcesie, to mamy taki mały materialik z 2018 roku, z tego finału właśnie, który wygrałeś z Tomkiem Bugajem. Leszek Lichota rozchwytywany. Panie Leszku, tutaj zapraszamy świeżo po finale. Jak pan się czuje jako nowy mistrz Polski Artystów Biznesu i Sportu? Czuję ogromną ulgę po całym turnieju. Było ciężko, ten finał z Tomkiem był mega ciężki. Prowadził cały czas. Udało mi się to wyciągnąć, jakoś zmobilizować na sam koniec i opanować rękę. Drodzy państwo, Leszek Lichota, aktor, miłośnik snookera, mistrzem Polski Biznesu, Artystów i Sportu. Brawo! No, piękny. Powiedziałeś, Leszku, że snooker to jest twoja największa pasja w życiu. Powiedz, co cię tak naprawdę przy tym najbardziej przyciąga? Czy to jest właśnie ta koncentracja, czy może coś innego, co sprawia, że jednak cały czas ci się chce w tego snookera grać? Cały czas zadaję sobie to pytanie, co mnie trzyma przy tym snookerze. Nie umiem na nie łatwo odpowiedzieć. No po prostu czuję, że to, do tego mnie ciągnie, to jak widzę stół do snookera, muszę zagrać, jak pianista, nie wiem, rozrywkowy na przykład widzi pianino w
jakimś barze, to też ciągnie go, żeby zagrać. No, jest coś takiego. Potem oczywiście zacząłem sobie uzmysławiać, ile on ma wspólnego jakby w ogóle z podejściem do życia, ilu rzeczy można się nauczyć, od pokory poczynając, po wytrwałość, szlifowanie technik, do tego, że bardzo powolutku dochodzi się do kolejnego etapu, przeskakuje te kolejne etapy, żeby zdobywać coraz więcej punktów i lepsze breaki. I myślę, że obecnie to chcę po prostu przeskoczyć pewną swoją granicę niemożności. Te 50 punktów udało mi się całkiem niedawno. No i teraz mam 100 punktów do przeskoczenia i to również może potrwać 15 lat, wiadomo. To w sumie może ta kwarantanna wyjdzie na dobre, bo jest sporo czasu na trening. Też udało nam się wyciągnąć taki jeden króciutki fragment, który pokazuje, jak na swoim stole, domyślam się, właśnie Leszek trenuje do najbliższych mistrzostw artystów biznesu i sportu. Tu widzę, że na czas jakąś konkurencję postanowiłeś sobie sam ze sobą rozegrać, tak? Wiesz co, to akurat były jakieś zawody, gdzie Ronnie O'Sullivan powiedział, że chce zejść do 10 sekund w swojej grze, no i pomyślałem, że ja zejdę do 5 i miałem 5:30 chyba, no oczywiście na kolorowych bilach, czyli w zasadzie najłatwiejszym układzie, ale to też nie jest taka codzienność u mnie. Czy twój stół jest odrobinę mniejszy od takiego standardowego 12-stopowego, czy mi się wydaje tylko? A po czym wnosisz? No jakoś tak po proporcjach. Jest o dziupinkę mniejszy, ma 10 stóp, ale do treningu jest wystarczający. Do tego, żeby trenować kontrolę białej bili, jest zupełnie wystarczający. Kevin, ty też byłeś zawodnikiem, tego się nie wyprzesz, choćbyś może nawet i chciał. Bardzo jestem ciekaw, skąd u ciebie wziął się pomysł na sędziowanie, bo jeszcze pamiętam cię z czasów, kiedy byłeś takim zapalonym wręcz zawodnikiem, a rzadko zawodnicy zostają sędziami. Jak to się u ciebie wydarzyło w ogóle? Tak, to prawda. Może najpierw skomentuję to, że zawodnicy rzadko zostają sędziami. Myślę, że jest to jakiś taki trochę ewenement sportowy, że zawodnicy zupełnie nie chcą sędziować, a w sumie mogliby po zakończeniu kariery, bo czasami się to bardzo przydaje i faktycznie jak się nie gra, to trzeba włożyć dużo więcej pracy w to, żeby dobrze sędziować. Ja przez to, że grałem, to po prostu się szybko nauczyłem i mimo, że nie miałem dużo doświadczenia, na początku to udało mi się jakoś tam w miarę szybko już sędziować te profesjonalne mecze, a wzięło się to faktycznie na początku z tego, że zanim jeszcze grałem w jakichś takich fajniejszych turniejach typu Mistrzostwa Polski, typu Liga Top 16, to nie byłem jeszcze wystarczająco dobry, żeby rywalizować na jakimś sensownym poziomie, więc pomyślałem sobie, że najpierw zrobię sobie uprawnienia sędziowskie i zrobiłem najpierw klubowego sędziego, potem jak była okazja, to międzynarodowego sędziego i później, parę lat później, jak akurat grałem w turnieju PTC i oczywiście tutaj bez zaskoczenia zostałem zniszczony w pierwszej rundzie, a jeden z sędziów na tym turnieju się rozchorował, nie mógł przyjechać i poproszono mnie, żebym odsędziował w tym turnieju i okazało się to całkiem przyjemne. Potem jak zaprosili mnie na kolejny turniej, to z przyjemnością się wybrałem i jakoś tak zostało, że do dzisiaj jeżdżę i już aktualnie właściwie nie gram faktycznie. Skończyłem grać jakieś 2-3 lata temu. Właściwie głównie trochę z tego powodu, że to sędziowanie nieznacznie mi przeszkadzało i chyba każdy sezon, jaki pamiętam w Polsce, był taki, że przynajmniej jeden czy te dwa turnieje odpadały, ponieważ akurat był jakiś turniej World Snookera, więc oczywiście turniej World Snookera miał tutaj priorytet, bo granie mimo wszystko było tam na jakimś takim poziomie zabawy, nie byłem na tyle dobre, żeby się faktycznie liczyć w jakichś topowych turniejach o jakieś pierwsze miejsce. I w związku z tym zawsze odpadały mi te punkty na tych turniejach i pomyślałem sobie, że jest to już takie trochę męczące, że mimo, że wygrywam z jakimiś zawodnikami, to ostatecznie i tak gdzieś tam się nie kwalifikuję, bo brakuje tych punktów. No i stąd właśnie jakoś tak mi się odechciało i do dzisiaj mi się dalej nie chce, ale nie wykluczam, że w przyszłym sezonie
zrobię wielki comeback i zacznę znowu grać w turniejach. Jak tylko sytuacja oczywiście się zmieni. No tak, sędziować się chce cały czas. Powiedz, czy dla ciebie sędziowanie snukera to jest sposób taki całkowity na życie, czy jeszcze czymś innym się zajmujesz, wykonujesz jakąś pracę zarobkową, powiedzmy? Nie, ja robię też inne rzeczy. Od paru lat jestem copywriterem, więc piszę reklamy, teraz piszę bloga IT. Sprawia mi to wiele przyjemności, więc póki co raczej sędziowanie nie będzie moim jedynym źródłem utrzymania. Też bym tego chyba nie chciał, bo ile jest to bardzo ciekawe zajęcie, to chciałbym się też rozwijać w innych kierunkach i samo sędziowanie tutaj być może by mi nie wystarczyło, ale faktycznie na szczęście robię coraz więcej dni, praca też mi na to pozwala. W zeszłym sezonie zrobiłem chyba około z mistrzostwami świata niestety, które jak wiemy się nie rozpoczęły, z kwalifikacjami, gdzie miałem parę dni, zrobiłbym około 60 dni, więc jest to już całkiem sporo, no bo to aż 2 miesiące pracy i liczę, że będzie teraz tego coraz więcej, jak już będziemy mogli znowu sędziować. Ostatnio, zanim jeszcze ta cała pandemia nas dotknęła, odsędziowałeś finał turnieju rankingowego. I tak naprawdę no, to duży sukces. Powiedz, czy sędziowanie shootoutu, bo o tym turnieju mówimy, to było jakieś wyjątkowe wyzwanie, wyjątkowe w porównaniu do tego, co zazwyczaj się sędziuje, czyli takiego klasycznego snookera, czy zupełnie cię to nie obeszło jakoś? Tak, jest to zdecydowanie wyzwanie, jest to coś innego i myślę, że widać to po każdym turnieju, że szczególnie, że zdarza się na przykład więcej jakichś takich nietypowych pomyłek, których się nikt nie spodziewa. Jest to oczywiście kwestia szybkości, presji i wszyscy o tym wiedzą, jest to część tego turnieju. I z pewnością jest, człowiek się raczej nie stresuje, no bo oczywiście jest już przyzwyczajenie. Robimy to od wielu lat, więc nie ma się już tutaj czym stresować, jest to coś zupełnie normalnego. Ale jest niestety ta duża presja, ponieważ jedna decyzja może zaważyć o tym, czy ktoś na przykład w tym wypadku, w tym finale zdobędzie 50 tysięcy funtów, czy też nie. Bo wywołanie czy nie wywołanie jednego faulu może tutaj tak naprawdę zmienić czyjąś karierę i jest to jednak bardzo duża rzecz, więc jedynie ta presja faktycznie zmienia, chociaż przyznam, że w finale właściwie zupełnie jej nie czułem, byłem całkowicie zrelaksowany, nawet nie wiem dlaczego, szczerze powiedziawszy, nie wiem skąd to się wzięło, ale całkowity relaks, więc widocznie im więcej tych meczów się odsędziuje, tym spokojniej się robi, a sędziowałem też rok temu turniej shootout, więc już wiedziałem, z czym to się je i wtedy już jakoś udaje się to przetrwać. No słuchaj, Kevin, takie pytanie, bo ty jesteś znany w środowisku snookerowym z ironii, z takiego dość ciętego żartu. Czy u ciebie przy całym oczywiście profesjonalizmie jest miejsce może podczas jakichś długich frejmów na takie dogryzanie w myślach zawodnikom i takie dystansowanie się trochę od tego, czy jak już sędziujesz mecz, to jesteś skupiony tylko i wyłącznie na bilach i nie ma miejsca na nic innego? Nie, jestem zdecydowanie skupiony wyłącznie na meczach, wręcz w moim przypadku idzie to w drugą stronę do przesady, właśnie żeby aż tak zabawnie to się przeradza w taką całkowitą powagę, więc na początku wszyscy się śmiali, że jestem super poważny i Anglicy używają tutaj słowa harsh, że nigdy się właściwie nie uśmiecham i faktycznie w czasie meczu chyba trudno znaleźć u mnie uśmiech na twarzy, oprócz podania dłoni na początku i na końcu, więc zupełnie ten sarkazm i ta ironia do stołu się nie przenosi. I też w czasie meczu raczej człowiek nie myśli, gdzieś tam w głowie nie ma jakichś oczywiście pretensji do zawodników, czy nie życzy im źle, szczególnie, że większość meczów sędziuje się już na pewnym automacie, i właściwie się w ogóle nie myśli, że tak powiem. To jest taki bardziej flow i taka płynna praca niż jakieś faktycznie przemyślenia. A czy takie flow, Leszku, na przykład potrafisz odnaleźć łatwiej na planie filmowym czy przy stole do snookera? Zdecydowanie łatwiej na planie filmowym, bo trochę więcej wiem i trochę bardziej poznałem mechanizmy filmu. Natomiast granie w filmach jest łatwiejsze niż granie w snookera. I przy snookerze wiecie, że to się odbywa sinusoidalnie, po prostu czasami masz zwyżkę formy i grasz lepiej i czujesz dzień, czujesz moment, masz dyspozycję tej chwili i wtedy faktycznie można przez chwilę poczuć flow, że wszystko wchodzi.
a przy snukerze, kiedy masz gorszy dzień albo ręka odmawia posłuszeństwa, jakby jest, wydaje się, że ręka masz z nie swojego ciała, to gra przestaje ci się podobać, przestaje ci iść i nie sprawia przyjemności, wtedy to jest męka. Zdecydowanie, gdybym miał powiedzieć, co jest łatwiejsze, co trudniejsze, to granie w filmach czy serialach jest dużo łatwiejsze niż ten sport. No, śmiała teza w takim razie, ale dobrze usłyszeć coś takiego z twoich ust, bo zwykli śmiertelnicy nie mają zazwyczaj okazji grać w filmie czy serialu. Widzieliśmy takie przebitki z Prawa Agaty, jeśli się nie mylę. Tak, tak. Powiedz, Leszku, czy ty często pozwalasz sobie na coś takiego, jak chyba rok temu, pamiętam, że trenowałem sobie w klubie w centrum Warszawy, wpadłeś nagle, zagrałeś ze sobą sam jednego frame'a i powiedziałeś, że musisz lecieć na plan, a potem wróciłeś po 40 minutach na kolejnego szybkiego frame'ika sam ze sobą, bo akurat była przerwa w zdjęciach. Czy ty zawsze tak się wymykasz z planów zdjęciowych, czy to był tylko wyjątek? Nie, to jest bardzo rzadka sytuacja. Akurat wtedy mieliśmy plan dosyć niedaleko, dwie ulice dalej dosłownie, więc w trakcie dnia zdjęciowego zawsze jest przerwa obiadowa tak zwana i ona trwa równo godzinę i wtedy ja poświęciłem jakby ten posiłek po to, żeby móc szybko dobiec do klubu i zagrać sobie frame'a czy dwa. I potem na przykład jak mam między scenami też trochę wolnego, bo akurat nie moja scena jest realizowana, więc mam godzinę, półtorej wolną, to też mogę sobie wskoczyć i zagrać, ale to musi być gdzieś obok klubu, musi być blisko, no to nie jest tak. No jak wyjechałem w Bieszczady, to musiałem wziąć stół ze sobą, żeby móc trenować, bo to jednak pół roku przerwy bez snookera to by mnie dobiło. Mówiłeś kiedyś w wywiadzie, ale myślałem, że to bardziej w kategorii marzeń, że marzysz o tym, żeby mieć stół w Bieszczadach, tam dom i realizować swoją pasję, patrząc na góry. Powiedz, czy serio zebrałeś stół, bo ja to się nie znam czasem na żartach, a wiem, że David Beckham do RPA chyba zabrał stół do snookera i kadra oczywiście, Anglii trenowała. Oczywiście, że na serio. To byłaby zbyt długa rozłąka. Pomógł mi w tym oczywiście Marcin Niczka, który mi to wszystko zorganizował i przywiózł. Również Michał Ligodziejewski ustawił ten stół, specjalnie przyjechał w Bieszczady, żeby to zrobić i dzięki temu się udało, więc faktycznie on kilka miesięcy tam ze mną był, zresztą nie tylko w trakcie tej serii, ale w trakcie poprzedniej serii, kiedy kręciliśmy Batachę parę lat temu, również ten stół był ze mną, więc to był też okres, kiedy przygotowywałem się do mistrzostw biznesu artystów i sportu, więc potrzebowałem taki codzienny kontakt ze snookerem, żeby być w dobrej dyspozycji. No pięknie, drodzy Państwo, pewnie mało kto wiedział, że Leszek zatargał aż Bieszczady stół do snookera i odejmuje sobie jedzenie od ust, żeby tylko móc potrenować w przerwie między zdjęciami. No, wspaniała historia, bardzo mi się podoba. Nasi widzowie chyba mają jakieś już pytania. Grzegorz. Oczywiście. To może pytanie do Kevina. Czy jest jakaś szkoła dla sędziów? Jak wyglądają egzaminy na sędziego snookera? Pytanie od Tomka i może połączę to też z pytaniem Sebastiana. Czy w ogóle w Polsce jest zapotrzebowanie na nowych sędziów? To może odpowiem najpierw na pytanie drugie. Zapotrzebowanie jest duże. Faktycznie kiedyś mieliśmy bardzo wielu sędziów i kiedy zaczynałem sędziować, to ciężko było się dostać do jakiegoś turnieju wyższej rangi w Polsce typu Mistrzostwa Polski, więc zazwyczaj trzeba było swoje odsędziować, żeby mieć okazję posędziować później w prestiżowych, lokalnych turniejach krajowych. A teraz tak się akurat rozwinęła sytuacja z wielu powodów. To jest, można było o tym mówić godzinami, czemu akurat snooker w Polsce teraz generalnie przeżywa jakąś drobną zapaść, jeśli idzie o ilość zawodników w turniejach. Niestety jest to też połączone z ilością sędziów, którzy pracują przy polskich turniejach, ale to zapotrzebowanie zdecydowanie w Polsce jest, więc jeśli ktoś ma tylko ochotę, to serdecznie zachęcam do tego, żeby zacząć sędziować, ponieważ są możliwości. Dostaje się oczywiście za to też dniówki, zwrot kosztów, więc nie trzeba tutaj inwestować specjalnie własnych pieniędzy, więc jak najbardziej są możliwości i serdecznie zachęcam. Natomiast jeśli idzie o szkołę sędziów, to nie ma jako takiej szkoły sędziów. W Polsce organizowane są regularnie szkolenia sędziowskie połączone z egzaminami,
Więc można w ten sposób zrobić sobie uprawnienia polskie, najpierw sędziego klubowego i później awansować w hierarchii i zrobić sobie uprawnienia międzynarodowe. Zazwyczaj wygląda to tak, że takie szkolenie odbywa się przez weekend, sobota i niedziela jest analiza przepisów, natomiast w niedzielę, później wieczorem jest to połączone z egzaminem. Natomiast jeśli chce się sędziować później dalej, na przykład w turniejach amatorskich międzynarodowych, to należy wówczas zdać egzamin rangi trzeciej międzynarodowej. Jest to egzamin całkowicie teoretyczny, więc jest też się do niego łatwo przygotować, ponieważ znaleźć można odpowiednie materiały w internecie, które całkowicie tłumaczą przepisy. Właściwie każda teoretyczna sytuacja, jaką tylko można sobie wyobrazić, jest dokładnie opisana i przedstawiona. Natomiast jeśli idzie o samopozycjonowanie się, czyli pracę przy stole, bo oczywiście każdy właściwie krok sędziego, każda jego pozycja nigdy nie jest przypadkowa, tylko zawsze jest wypadkową jakiejś sytuacji, przede wszystkim tego, gdzie akurat znajduje się zawodnik, jak się składa i którą bilę będzie wbijał, więc tego też jest całkiem sporo, chociaż można się tego w miarę łatwo nauczyć, zapamiętać. Większy problem jest później z opanowaniem tego już przy stole w praktyce. Natomiast, tak jak mówię, jako że pierwszy egzamin jest teoretyczny, to można się do tego względnie łatwo przygotować. World Snooker tutaj też podaje na swojej stronie, jak można zostać z kolei sędzią World Snookera. Jest to właśnie drogą amatorską, czyli najpierw trzeba zrobić uprawnienia lokalne, trzeba mieć też uprawnienia klasy trzeciej międzynarodowej, żeby zostać sędzią World Snookera. I kiedy już ma się to uprawnienie, można wysłać CV do oficjeli World Snookerowych i wówczas można otrzymać szansę zagrania, oczywiście od sędziowania turnieju Q-School. Nie wiem, jakie teraz są te szanse, szczerze powiedziawszy, bo nie sędziuję już w tym turnieju od jakiegoś czasu, ale podejrzewam, że można się dostać, jakby się jeździło po turniejach międzynarodowych, aczkolwiek problem jest oczywiście też taki, słyszałem, że Monika mówiła o tym, jak tutaj też była gościem, że aktualnie trochę się zmieniła sytuacja międzynarodowa w World Snookerze i niestety tych turniejów, na których można sędziować, jak się nie ma dużo doświadczenia, jest coraz mniej, ponieważ nie ma już cyklu PTC, gdzie dostać się było super łatwo i chyba prawie każdy sędzia polski, który tylko chciał sędziować w Gdyni, miał taką szansę, bo oczywiście było bardzo duże zapotrzebowanie, a w Polsce był bardzo dobry system szkolenia, więc World Snooker miał duże zaufanie do naszych sędziów i były duże szanse, teraz te szanse są mniejsze, ale oczywiście ciągle turniej Q-School jest taką możliwością i nie bez powodu World Snooker mniej więcej co kwartał udostępnia swój wpis właśnie o tym, jak zostać sędzią dla World Snookera, więc zapewne są takie możliwości, chociaż tutaj też uczulam, że jest to teraz trudniejsze i że wymaga to dużo pracy, przynajmniej 2-3 lat na takim podwórku lokalnym czy międzynarodowym, amatorskim, żeby pomarzyć właśnie o sędziowaniu w profesjonalnym turnieju. Okej, odpowiedziałeś w 110%. Jeszcze jedno krótkie pytanie do ciebie i jeszcze może jakieś ciekawe do Leszka. Kevin, największa wtopa podczas sędziowania, najbardziej zabawna sytuacja w meczu, mecz, który najbardziej zapadł ci w pamięć. Czy jest taka sytuacja jakaś? Czy coś przychodzi ci do głowy? Oczywiście, że przychodzi mi to do głowy. Na szczęście tych wtop jest bardzo mało, co zresztą mnie cieszy. Tłumaczę to raczej szczęściem, ponieważ tych sytuacji problematycznych w ostatnich latach miałem dosyć niewiele, takich gdzieś na pograniczu, ale miałem takie dwie śmieszne, które bawią mnie do dzisiaj i uwielbiam je wspominać. Pierwsza, taka mniej hardkorowa, to była bardzo dawno temu, gdzieś na jakimś stole nietelewizyjnym, kiedy sędziowałem jakimś dwóm chińskim zawodnikom, nawet nie pamiętam już, kto to był, ale zostałem poproszony o wyczyszczenie białej bili i pamiętam, że oczywiście przydarzył mi się koszmar taki sędziowski, typowy, który można sobie wyobrazić, że czyściłem tę białą bilę i przy okazji poruszyłem pozycjoner chyba o jakieś 15 centymetrów, więc szans na to, żeby to przywrócić w to miejsce, w którym stało, było oczywiście zerowe, ale udało nam się jakoś wypracować to, gdzie ta biała mniej więcej mogła być, więc sytuacja też nie była jakaś szczególnie problematyczna i w tym znaczeniu, że to niewiele zmieniało tak naprawdę, bo tam nie było chyba też za bardzo wbicia z tego, co pamiętam. Aczkolwiek, gdyby to było tylko to, to nawet nie jest to żadna szczególnie interesująca historia, ale później w kolejnym frame przydarzyło mi się dokładnie to samo
kiedy akurat znowu czyściłem białą birę i poruszyłem chyba wtedy z 3 czerwone, kiedy tę birę ściągałem, więc pamiętam, że już chyba nawet jej później nie wyczyściłem, tylko po prostu próbowaliśmy to przewrócić i tyle. Ale tak jak mówię, było to bardzo dawno temu, więc już z pewnością nikt nie ma do mnie pretensji i nikt tego nie pamięta, nikt tego też nie widział, a najlepsze jest to, że chińscy zawodnicy akurat nie mówili po angielsku, więc nawet nie mogli się specjalnie poskarżyć ani mi, ani komuś, kto mógłby mnie źle ocenić. A z kolei taka chyba najbardziej... W telewizji nie miałem żadnej wtopy tak naprawdę, na szczęście, którą przynajmniej nie pamiętam żadnej wtopy, żadnej takiej spektakularnej albo żadnej takiej, której jestem świadom, ale na moim drugim meczu telewizyjnym miałem taką sytuację, że w meczu, pamiętam, Jeda Trumpa z Johnem Higginsem w Gdyni w jakimś roku, nie pamiętam, który to był rok, chyba 2015, w którymś frame fało chybienie z otwartej sytuacji, gdzie wszystkie czerwone są dostępne, białe gdzieś przy niskich kolorach. No i oczywiście standardowo byłem jeszcze w miarę niedoświadczony, więc nie zapamiętałem tej sytuacji, bo tak na marginesie oczywiście odtwarzać sytuację z ustawienia, gdzie nie ma snookera, jest najtrudniej, bo zazwyczaj się tego po prostu nie zapamiętuje. Teraz już uczuleni, żeby przy każdej sytuacji, która nawet nie daje szans na to, że jakiś miss będzie, już w miarę zapamiętywać, co to stało i chociaż jakiś ogólny punkt odniesienia sobie wziąć, ale wtedy jeszcze tego za bardzo nie wiedziałem, więc totalnie zapomniałem, gdzie to stało. No i kiedy usłyszałem, że zawodnik bierze chybienie i wybrałem się po tę białą bilę, to sobie tak myślę, kurczę, nie mam pojęcia, gdzie to stało, zupełnie. I jest taka zasada, że kiedy się w ogóle nie pamięta, to najlepiej zapytać zawodnika. Zawodnik mniej więcej wskaże, pomoże oczywiście też sędzia marker, bo tam była taka możliwość. Natomiast podniosłem sobie tę białą i kiedy wracałem, to tak sobie, tak mi się skojarzyło, że pamiętam. Jednak pamiętam, gdzie to było. Było to na pewno za tą żółtą i to jest na pewno ta pozycja. Postawiłem za tą żółtą i Judd Trump spojrzał na mnie jak na idiotę i wskazał, że to było niestety za zieloną, czyli jakiś metr od miejsca, w którym postawiłem tę białą, więc to jest chyba taka najbardziej, powiedzmy, spektakularna wpadka, ale nawet już nie ma tego w internecie, kiedyś chciałem sobie to przypomnieć, obejrzeć, ale niestety już nigdzie tego nie ma, więc nikt już nigdy tego nie zobaczy. Okej, okay. No dobra, pytanie do Leszka. Leszek, stresem przed meczem i tutaj tak rozwinę trochę to pytanie o swoją ciekawość. Czy to doświadczenie aktorskie jakoś ci pomaga w tym? Kompletnie się to nie przekłada. To znaczy, jako aktor ja się nie stresuję. W zasadzie w ogóle nauczyłem się jakby nie stresować ludzi. Nie odczuwam żadnego stresu, będąc przed kamerą. Natomiast jeżeli chodzi o snookera, to zdarzyła się rzecz przedziwna, ponieważ ja się nigdy nie stresowałem grą, ponieważ ja grałem zawsze dla przyjemności. Nawet jeżeli była to rywalizacja z kimś, albo jakiś turniej, nie wiem, Liga Warszawska, czy turniej taki cotygodniowy, klubowy, nigdy się nie stresowałem. Natomiast od momentu, kiedy zaczęliśmy robić Mistrzostwa Polski Biznesu, Artystów i Sportu, i była jakaś taka otoczka sportowa wokół tego i kibicowska, były te puchary, medale, to nagle zacząłem czuć presję, że chciałbym to wygrać, mało tego, wszyscy wmawiają mi, że powinienem to wygrać i poczułem taką presję, no, że tak, no, czuję ten ciężar na sobie i faktycznie do finału podchodząc, ręce mi się pociły tak, że nie mogłem normalnie grać, nie mogłem niczym tych rąk opanować, tych wilgotnych rąk i kij, wiecie jak to jest, jak spocona dłoń, to kij nie idzie po dłoni, nie ślizga się po prostu. To się przekłada później na całą grę, cała technika jest wtedy nieistotna, nieważna, bo nic nie możesz zrobić, nic nie idzie. To są jedyne zawody, w których się stresuję, bo już kilka razy byłem na tych zawodach i zawsze w fazie takiej od ćwierćfinału odczuwałem stres, z którym nie potrafiłem sobie poradzić. Natomiast w życiu zawodowym, aktorskim nie mam żadnych takich problemów. Nigdy. Przepraszam, mogę jeszcze? Tak, proszę. Ja mam zaraz niespodziankę.
W ogóle uwierzcie mi, że nie jest to ustawione, jest to kompletny przypadek, bo akurat dzisiaj przyjechał do mnie Michał Lichodziejewski, który... Coś nam Leszka zacięło, ale Leszek już zdążył wprowadzić drugiego lichego, czyli Michała Lichodziejewskiego. Dokończę za ciebie, Leszku, w takim razie, bo się zaczęłeś na naszej antenie. Michał Lichodziejewski to jest taki magik, który potrafi naprawić każdy stół snukerowy. To jest też ten człowiek, który pomógł Leszkowi Lichocie zatargać stół snukerowy aż w Bieszczady. Cześć, Michale. Cześć, Michał. No i tak, Michale, pozwolimy sobie zapowiedzieć ciebie króciutkim materiałem, bo wystąpiłeś ostatnio, jak się okazało, najlepiej w ogóle w historii oglądanym odcinku Kuriera Snukerowego. Poprosimy. Jak widzicie, przydarzyła nam się niezła wpadka, sukno rozdarte. Co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Trzeba wezwać superbohatera, a tym superbohaterem jest Michał Lichodziejewski. Dzień dobry. Michale, co w takiej sytuacji możemy zrobić? No, w takiej sytuacji niewiele. Jedyne, co nam pozostaje, to wymiana sukna na nowe. Na tym, jak widzicie, już grać się nie da. Jest to rzadka sytuacja, ale niestety się zdarza. Sukno jest delikatne przy takich zawodnikach. Może się to wydarzyć. No to teraz proszę się przyznać z ręką na sercu. Leszku, czy ty zrobiłeś dokładnie to samo, co wtedy Grzesiek i musiałeś zadzwonić po Michała, żeby wymienił sukno, bo jest dziura? Nie, po prostu moje sukno miało już 4 lata i zrobił się z niego lekki koc i wymagało po prostu wymiany. Michale, czy wymiana sukna na takim stole 10-stopowym jakkolwiek różni się od takiego standardowego? Czy ten stół Leszka jest jakimś większym wyzwaniem, czy po prostu przyjeżdżasz, robisz robotę i sobie idziesz? Zupełnie nie ma to znaczenia. Stół jest mniejszy, ale... śrub jest tyle samo, zszywek może troszkę mniej, ale etapy pracy, czas mniej więcej porównywalny, jaki trzeba poświęcić, to 10-stopowy czy 12-stopowy, nie ma dużej różnicy. No właśnie, a propos tego czasu, bo może nie wszyscy jeszcze widzieli ten nasz odcinek Kuriera Snukerowego, ile tobie zajmuje jako specjaliście już wprawionemu w tym zawodzie zmiana sukna tak od początku do końca? Dzisiaj akurat po długim okresie kwarantanny zajęło to troszkę więcej niż zwykle, tym bardziej, że nie musiałem się spieszyć. No, zwykle zajmuje to w granicach 5-6 godzin, jeżeli się robi to samodzielnie. Po drodze możemy napotkać jakieś niespodziewane problemy, nie wiem, może tam trzeba będzie więcej poświęcić czasu na podejmowanie. Albo śruba się urwie. Albo śruba się urwie. No ale mniej więcej przyjmujemy, że 6 godzin samodzielnej pracy powinno wystarczyć na serwisowanie stołu. Oczywiście, jeżeli mamy jakiekolwiek doświadczenie. Jeżeli robimy to pierwszy raz, pamiętam taką historię, kiedy robiłem serwis stołu 12-stopowego pierwszy raz w życiu, gdzie miałem doświadczenie już z stołami półbilardowymi. Sądziłem, że to nie ma znaczenia, że stół półbilardowy i snukerowy to jest praktycznie to samo, jest materiał, są strzypki, bandy do skręcenia, przekręcenia. To zupełnie jest inna historia. Przy pierwszym razie zajęło mi to 16 godzin i nie byłem dumny ze swojej pracy. Dopiero ilość powtórzeń i ćwiczenia, zwracanie uwagi, doskonalenie się w tym fachu. Mamy jakieś problemy z połączeniem z Michałem i Leszkiem, ale jeżeli ktoś nie widział jeszcze tego odcinka, to tam bardzo dużo Michał pokazał nam tak naprawdę i naszym widzom, jak zmienia się sukno na stole snukerowym, na czym w ogóle ta robota polega. Jeżeli się jeszcze połączymy na chwilę z Michałem, to jedno krótkie pytanko, słyszymy się. Michale, tak do ciebie szybciutko, dosłownie w dwóch zdaniach, bo Leszek powiedział, że przez tę kwarantannę przechodzi
No tak naprawdę tylko dzięki temu, że ma stół do O, snukera w domu. teraz. Czy ty masz teraz więcej pracy, bo ludzie siedzą w domu i grają w snukera i te swoje stoły snukerowe w piwnicach odkurzają, czy u ciebie nie ma żadnej różnicy? Powiem szczerze, odczułem różnicę. Przez ten okres praktycznie nie ruszałem się z domu. Telefonów odbierałem może 10%, 20% tego, co było. Myślę, że każdy nie był pewny sytuacji, co będzie się działo, czy dzwonić po. Czy nie dzwonić, czy wypada, czy nie wypada. Kluby praktycznie zamarły, także pracy nie ma. Nie sądzę, żeby nawet przy powrocie, kiedykolwiek to nastąpi, żeby myślały w pierwszej kolejności o serwisowaniu stołów. Także. Ten wyjazd jest zupełnie przypadkowy w tej chwili. Zbiegło się to zupełnym przypadkiem w tym czasie. I to jest mój pierwszy wyjazd od miesiąca. Cieszę się w każdym razie, że dołączyłeś do naszego programu, że udało nam się złapać akurat ten moment, chociaż nie zobaczymy efektu twojej pracy, raczej zmiany sukna na stole Leszka. Panowie, i Kevin, i Leszek, obaj prowadziliście niegdyś kluby snukerowe, czy kluby, w których snuker był. Teraz ich już na mapie snukerowej Polski nie ma i pytanie, czy planujecie jeszcze kiedyś coś takiego otworzyć, jak już nie będziemy w tym całym lockdownie, czy będzie można was odwiedzić w jakimś waszym miejscu? Chodzi wam to po głowie, czy zupełnie nie? Kevin, zacznij. Mi póki co po głowie to nie chodzi. Być może kiedyś w przyszłości, ale przez następne parę lat raczej nie, bo mam inne plany. I prowadzenie klubu jednak, nawet kiedy ma się ekipę, która robi to profesjonalnie i kompetentnie, beze mnie, a na szczęście miałem taką ekipę, to ciągle zajmuje to dużo czasu i rzeczy, którymi trzeba się zajmować, więc póki co tego nie planuję. Leszku, a ty? Halo, słyszymy się? Halo, halo, a ty, Leszku, czy planujesz jeszcze może jakąś reaktywację klubu i wstawianie gdzieś stołów, udostępnianie ich klientom, czy już tylko u siebie w piwnicy? Wiesz co, no my często rozmawiamy o tym z Marcinem, bo nie jest tajemnicą, że ja jestem twarzą i ambasadorem jego firmy Maestato, która zajmuje się sprzedażą i produkcją stołów snukerowych i bilardowych, i chcieliśmy otworzyć taki klub pod tą marką po prostu i szukaliśmy nawet lokalizacji. Ja myślałem o tym, o Warszawie, żeby to tutaj zrobić, reaktywować, natomiast no, na chwilę obecną ja nie, po prostu mam tyle zajętości, abstrahując od tej kwarantanny, plany filmowe, serialowe i trasy teatralne po prostu nie pozwalają mi na to, żeby się tym zająć, a ponieważ prowadziłem taki klub wcześniej, to wiem, ile trzeba mieć na to energii, czasu, że to jest 24 godziny na dobę myślenia o tym i poświęcenia się, więc dlatego między innymi już tego klubu nie mam, bo tego czasu na poświęcenie się temu klubowi nie miałem. Ale może przyjdzie, robimy. Może przyjdzie w takim razie taki czas. Mamy chyba dużo pytań od widzów. Zasypujecie nas pytaniami i bardzo dobrze, także poprosimy Grzesia Biernackiego, niech te pytania zadaje. Jest sporo pytań do Leszka. Mam nadzieję, że to połączenie będzie trochę lepsze, ale... Ja odpowiem na wszystkie od razu, tak. Okej. Okay. Słuchaj, na Facebooku włączył nam się do dyskusji również jeden aktor, Wojtek Solarz, twój znajomy, który mówi, że przegrał z tobą jakiś zakład w snookera i chciał... I mówi, że to jakaś ciekawa historia, może opowiesz trochę. I pyta się, czy w ramach tego zakładu, czy wyjazd do Gruzji będzie okej. Okay. Tak, z Wojtkiem gramy obecnie rzadko, na studiach graliśmy bardzo często, a teraz gramy rzadko, ale zawsze jak się spotykamy, gramy o coś i ostatnio graliśmy o to, że ten, kto przegra, zorganizuje wycieczkę zagraniczną temu drugiemu, oczywiście nie samotną, tylko razem weźmiemy w niej udział, koszty oraz organizacja leży po stronie osoby, która przegra, no i Wojtek przegrał ten mecz i odgraża się od paru lat, że zorganizuje tę wycieczkę. Więc tak, Wojtek, może być Gruzja, jeszcze tam nie byłem. Dobra, pytanie do Kevina od,
Marcina, jaki najlepszy mecz sędziowałeś i czy masz ulubionego gracza, któremu lubisz sędziować? Zapewne większość sędziów odpowie, że nie ma ulubionych zawodników, no bo nie wypada i oczywiście no byłoby to w bardzo złym smaku, żeby tak stwierdzić, ale ja mogę na szczęście stwierdzić to całkowicie szczerze, że absolutnie nie mam ulubionego zawodnika i od kiedy zacząłem sędziować, to po prostu w jakiś sposób to się wyzerowało, nie potrafię tego wytłumaczyć, może to dlatego, że tych zawodników po prostu w pewnym sensie poznaje się osobiście, widuje się ich oczywiście i też przed meczami i po meczach, więc to bardziej się zmienia w taką relację zawodową niż oglądania snookera w telewizji i posiadania swoich idoli, więc nie mam swojego ulubionego zawodnika. A co do najlepszego meczu, to bardzo trudno jest mi powiedzieć. Pewnie jakbym miał poszukać, to pewnie powiedziałbym, że mecz Roniego O'Sullivana z Jamesem Cahillem, ponieważ trwał tylko 30 minut i miałem szybko fajrant i faktycznie poziom był bardzo wysoki, ale z drugiej strony był to też mecz bardzo jednak wycieńczający, wykańczający, gdyby on był na jakimś większym dystansie i gdyby to toczyło się w takim tempie, no to na pewno nie wspominałbym tego meczu dobrze. Okej, okay. Pytanie od Eweliny do Leszka znowu. Z którym zawodnikiem chciałbyś zagrać mecz snookera? Czy masz jakieś takie marzenie? Ja już miałem okazję spełnić takie marzenie, ponieważ zagrałem mecz już z Neilem Robertsonem. Zagrałem mecz z Kenem Doherty oraz... Co tam jeszcze był wtedy? Pamiętasz, Michał? Jimmy White. White, tak, z Jimmy White'em też grałem. Więc ja już te marzenia trochę spełniłem. No oczywiście chciałbym zagrać z Ronim, tak? Ale to raczej bym mógł i powyjmować kulki, no. Sama przyjemność patrzenia na jego grę, jego talent jakby i łatwość technik, które on ma, to jest ogromna przyjemność. Jak to się, Leszku, stało, że mogłeś z tymi tuzami światowego snookera zagrać? Czy ty po prostu zadzwoniłeś do Robertsona i umówiłeś się na partyjkę, czy jak tak. To się wydarzyło? Jak każdy. No. Musisz rozwinąć swoją wypowiedź, bo jestem nadal ciekaw. Nie, oni byli gośćmi na naszych mistrzostwach biznesu, artystów i sportu, byli zaproszonymi gośćmi i jedną z nagród jakby dla finalistów tych mistrzostw, a akurat wtedy udało mi się dostać do finału i wygrać, był mecz z nimi, a innym razem był akurat z Neilem Robertsonem, to było organizowane w Zielonej Górze takie mecze pokazowe, gdzie on przyjechał i po tym pokazie poszliśmy do klubu i tam już sobie na spokojnie po prostu rozegraliśmy partyjkę. Dolce vita, każdy by tak pewnie chciał. Ja miałem z kolei okazję rozegrać jeden chyba tylko mecz z Leszkiem Lichotą, ale skoro już była mowa o turnieju Shootout w kontekście Kevina, no to też udało nam się na krótką wypowiedź Leszka złapać podczas takiego Shootoutu, ale naszego polskiego, zobaczmy. Jednym z uczestników turnieju był znany aktor Leszek Lichota, który od wielu lat pasjonuje się snookerem. Jak sam przyznał, o shootoucie dowiedział się z zapowiedzi turnieju w Kurierze Snookerowym. Ja jestem po pierwszym meczu, trafiłem reprezentanta Niemiec Michaela von Ebachta. Ograł mnie. Koniec. Farciarz, co? Ale drugie miejsce, człowieku. Ale ledwo, tak naprawdę. Jeżeli się interesujecie snookerem, lubicie grać w snookera, to nie siedźcie na kanapach, nie oglądajcie, tylko przyjeżdżajcie do klubu i zacznijcie grać. Grajcie, bierzcie udział w turniejach, a Shootout jest idealnym turniejem na początek, bo ma w sobie elementy rozrywki i jest tu super atmosfera. Piękne zaproszenie od Leszka, żeby grać w snookera. Oczywiście to nie siedźcie na kanapach, no to trzeba niestety przełożyć na czas po kwarantannie, bo na razie, o ile ktoś tylko nie ma stołu do snookera w domu, za bardzo raczej nie ma jak wyjść do klubu. Ale a propos jeszcze jedno kuriera pytanie. Snookerowego, dzisiaj czwartek. O, dobrze, to Leszku. A potem do końca. A propos Antka Kowalskiego, obecnego, świeżo upieczonego mistrza Polski, ponieważ z nim też udało mi się zagrać i chciałem wam powiedzieć, że nigdy jeszcze nie przegrałem z Antkiem meczu.
mam dodatni bilans meczów z Antkiem. I Antek, jeżeli nas słuchasz, jak zdobędziesz Mistrzostwo Świata, pozwolę ci się odegrać. Ja tutaj chcę zauważyć, że ja też mam dodatni bilans z Antkiem, więc... No proszę. Nagle tak, raz. Wygrałem z nim na poprzednim meczu. Mieli dodatni bilans. A jak tak, wyglądały tak, te mecze w takim razie? Kiedy to było? Bo zagraliśmy to raz, i trochę mnie zlekceważył, więc go ograłem, po czym bardzo chciał się zremażować i powiedziałem mu, nie, zapamiętaj sobie, za to, że zlekceważyłeś przeciwnika, nie dam ci tej szansy, nie odegrasz się i będę zawsze mówił, że ja z tobą wygrałem i ty ze mną nigdy. No ale dam mu szansę, jak zdobędzie Mistrzostwo Świata. Teraz to jeszcze poszło na żywo w telewizji, także już masz dowód na 100%. No Antek też był ostatnio gościem naszego programu, faktycznie świeżo upieczony mistrz Polski, wszystko się zgadza. A propos mistrzostw, króciutka taka autopromocja trochę, bo dzisiaj mamy czwartek i nowe wydanie Kuriera Snookerowego. Zobaczmy, co dzisiaj jest do obejrzenia, jeżeli komuś po programie będzie się jeszcze na przykład trochę nudziło. Dziś w Kurierze szykujemy się na wirtualne Mistrzostwa Świata w snookerze, czyli gramy w grę Snooker 19. Aj, nie ma. Mistrzostwa Świata w snookerze być może i zostały przełożone, ale kibice będą mogli pasjonować się ich wirtualną wersją w grze Snooker 19. 16 najlepszych na świecie zawodników tej gry podszyje się pod 16 snookerzystów i pod ich nazwiskami rozegra wirtualne Mistrzostwa Świata w dniach 18 kwietnia, 4 maja. Także zapraszamy serdecznie oczywiście do subskrybowania kanału Eurosportu na YouTubie, nie tylko snookerowe oczywiście wideo, ale i masa innych tam się codziennie właściwie pojawia. Panowie, ja mam takie pytanie do Was, kończymy już powolutku nasz program, żeby zakończyć jakimś pozytywnym akcentem. Obaj już macie dużo sukcesów na swoim koncie, dużo wspomnień snookerowych. Jakie są Wasze snookerowe marzenia? Może na początku Leszek, o czym Ty jeszcze w snookerze marzysz, jeżeli coś takiego jest? Ja marzę o tym, żeby nauczyć się grać w tę grę, bo ona jest tak trudna, że ja ciągle uważam, że nie potrafię. No znam zasady, no ale jeszcze technika, więc dużo pracy przede mną. Teraz mam przed sobą, tak jak wam powiedziałem wcześniej, wyznaczony cel zdobycia 100 punktów za jednym razem, czyli breaka 100-punktowego. Myślę, że zajmie mi to kilka lat, o ile w ogóle uda się osiągnąć ten cel, ale dlatego też lubię ten sport, że jest tak trudny, że można całe życie praktykować, nigdy się nie osiągnie perfekcji. To ja ci w takim razie tej setki z całego serca życzę. Kevinie, twoje snookerowe marzenie. Moje snookerowe marzenie, może zawodnicze najpierw, to wbicie breaka 100-punktowego, ale na turnieju. Póki co udało mi się to tylko w meczach sparingowych, ale na turnieju się nie zbliżyłem, więc to jest jedno z moich marzeń. Natomiast sędziowskie to z pewnością najpierw chciałbym posędziować w Mistrzostwach Świata, a nie wiem, czy to nie jest za duże marzenie, ale być może kiedyś chciałbym odsędziować finał Mistrzostw Świata, chociaż jest to pewnie bardzo długa droga i nie wiadomo, czy to się spełni. Panowie, nie ma za dużych marzeń, także życzę wam ich realizacji. Jedno jeszcze pytanie od naszych widzów, Grzesiu. Jedno ostatnie pytanie. Do Kevina. Według ciebie, kto jest obecnie najlepszym sędzią snookera? Myślę, że nie ma czegoś takiego, bo wszyscy sędziowie, nawet sędziowie z takich koszyków trochę niższych, których widuje się na co dzień w telewizji, są na bardzo podobnym poziomie, jeśli idzie o umiejętności sędziowania, więc bardzo trudno wskazać. Powiedziałbym, że może Brendan Moore, jeśli idzie o ilość pomyłek, czyli bardzo niska ilość pomyłek, i o jakieś takie zachowanie wokół stołu i profesjonalizm ogólnie w postępowaniu z zawodnikami, ale tak jak mówię, raczej obiektywnie coś takiego nie istnieje jak najlepszy sędzia. Bardzo dziękujemy Grzegorzowi za zadawanie pytań. O, dobra, słuchamy. I było też pytanie do wszystkich w sumie brodaczy, czy Michał cierpi na zamkniętych barberów. Pytanie do Leszka, czy broda nie przeszkadza w treningach? Nie, bo ona podtrzymuje kij, tu się między brodę wkłada i te włosy tutaj właśnie szczelnie oplatają kij i podtrzymują linię strzału, także pomaga. Dokładnie tak.
Drodzy Państwo, z takich króciutkich jeszcze ogłoszeń, Grzegorz Biernacki ma taką propozycję, że możecie sobie wybrać, który mecz snookera Roniego Sullivana z dwóch zaproponowanych zobaczycie w poniedziałek w Eurosporcie 1 na żywo i taka sonda jest na Facebooku. A drugie ogłoszenie, no to zapraszamy do Okna na Sport. Jutro gościem będzie Tomasz Marczyński, program kolarstwu poświęcony. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Kevin Dabrowski, czyli człowiek, który kiedyś odsędziuje finał Mistrzostw Świata. Dziękuję oraz bardzo. Oraz Leszek Lichota, wspaniały aktor, który postanowił zabrać ze sobą w drodze w Bieszczady stół do snookera. Pozdrawiamy. Dzięki Kevin, dzięki Leszku. Dziękujemy również całej ekipie Eurosportu. No i oczywiście widzimy się w czwartek za tydzień o tej samej porze o 21:00. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć.